Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. Gościem dzisiejszego programu będzie Ludka Skrzydlewska, autorka romansów z wątkami kryminalnymi, więc naprawdę warto obejrzeć nasz program. Może zanim porozmawiamy o pisaniu, to mnie bardzo interesuje w ogóle Twoja droga, bo Ty pracujesz jako kierowniczka w korporacji. Tak jest, owszem. Natomiast pisanie gdzieś było zawsze obecne w moim życiu. Aczkolwiek tak naprawdę przez długi, długi czas nigdy się nie spodziewałam, że w ogóle zacznę cokolwiek wydawać. Dlatego, że ja piszę praktycznie odkąd nauczyłam się pisać. Natomiast zawsze myślałam, że to jest coś takiego dodatkowego, jakieś tam hobby, które gdzieś na boku mogę sobie tam skrobać, coś pisać, ale jakby nigdy więcej z tego nie będzie. Stąd też zresztą poszłam na takie studia, a nie na inne, ponieważ poszłam na anglistykę z myślą o tym, że chciałabym kiedyś być tłumaczką języka angielskiego, tłumaczką właśnie jakiejś takiej literatury, bo zawsze uważałam, że warsztat mam w miarę w porządku, natomiast gdzieś tam fabularnie to tak różnie. No a życie się potoczyło tak, jak się potoczyło, że praktycznie tłumaczką nigdy nie zostałam. Gdzieś faktycznie w tej korporacji pracuję, natomiast te książki zaczęłam rzeczywiście wydawać. Ale jak to się stało? Właśnie spotkałaś wydawcę, w ogóle ten pierwsze to zetknięcie, kiedy to ruszyło? To był taki trochę impuls, dlatego że moja znajoma, którą gdzieś tam znam, ponieważ ja dużo publikowałam na przykład na Odpadzie, na takiej platformie właśnie dla twórców amatorów. Gdzieś poznałam tam sporo ludzi, którzy też się tą pasją ze mną dzielą i których znam na bardzo dobrej stopie w internecie, natomiast fizycznie czasami się nie widzieliśmy, czasami widzieliśmy się raptem raz, dwa. I taka jedna z moich znajomych gdzieś faktycznie podzieliła się informacją, że wydaje książkę. I ja tak sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, to ja nie dam rady? Ja dam radę! No i tak się to zaczęło, że stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę, co się zadzieje. Wysłałam tekst do tam kilku wydawnictw, na których mi zależało, jedno z nich się odezwało i tak to się zaczęło i tak to trwa do tej pory. No tak, ty piszesz romanse z, można by powiedzieć, z wątkami kryminalnymi. Tak. Możesz coś właśnie więcej na temat twoich książek? Tak, ja stwierdzam, że chyba nie potrafię napisać czystego romansu, który opierałby się tylko na romansie. Zawsze muszę tam wrzucić jakieś dodatkowe wątki i one są przeróżne. Czasami jest to coś kryminalnego, coś sensacyjnego, czasami nawet jakieś fantastyczne wątki. To różnie bywa zależnie od tekstu, natomiast bardzo lubię zawsze wrzucić tam jakąś zagadkę do rozwiązania, jakieś morderstwo, jakieś defraudacje w firmie, tego typu różne rzeczy, także zawsze coś tam się dodatkowego rzeczywiście dzieje. Powiedz mi, bo ty też piszesz erotyki. Dzisiaj jesteśmy tutaj w salonie Dali, jest koło nas bardzo dużo bielizny damskiej, to może właśnie jeszcze teraz o tych erotykach. Na początku było mi w ogóle bardzo ciężko zacząć ze scenami erotycznymi. Jakoś musiałam się tak trochę przemóc i tak miałam wrażenie, że mam taką trochę barierę. I w tych moich pierwszych książkach faktycznie tekst trochę tam gdzieś się pojawiała ta erotyka, ale tych scen było niedużo. Natomiast ja lubię sobie stawiać jakieś takie nowe cele i nowe wyzwania, które później gdzieś staram się to gdzieś połapać wszystko. I jednym z takich celów właśnie było to, że spróbuję napisać erotyk. To jakby nie było w ogóle związane z tym, czy to się teraz sprzedaje, czy to się nie sprzedaje. Po prostu chciałam się spróbować w takiej formie. Tym bardziej, że fabularnie mi to gdzieś tam spasowało. I okazało się, że całkiem nieźle mi się to pisze i że gdzieś faktycznie tej bariery już po prostu nie ma. Gdzieś podczas pisania tego tekstu to po prostu zniknęło. Stwierdziłam, że wcale nie jest to takie trudne, jak myślałam. Jakie są twoje bohaterki? Czy bohaterki twoich romansów? To są zawsze dosyć silne dziewczyny. To są dosyć mocne charaktery, które wiedzą, czego chcą od życia, a jeżeli nie wiedzą, to dowiadują się w trakcie tekstu, ponieważ lubię czasami zrobić taką przemianę bohaterki w trakcie powieści. Zazwyczaj robią karierę albo starają się robić tą karierę. Zazwyczaj wiedzą, co powiedzieć w większości sytuacji. Są raczej twarde, raczej ostre dziewczyny. Czy korzystasz z takich wzorców właśnie zaczerpniętych w korporacji? Trochę się staram, zresztą nie ukrywam, że miałam to takie książki, gdzie rzeczywiście te wątki korporacyjne się też zdarzały. Natomiast zawsze staram się, żeby to gdzieś oddzielić jednak, to jedno życie od drugiego, żeby nikt tam ze znajomych, kto przeczyta tą książkę, nie uznał, że to jest napisane na podstawie jego życia, bo tego bym bardzo nie chciała.
Z racji tego, że jesteś anglistką z wykształcenia, czy ty już miałaś możliwość przetłumaczyć swoją książkę? Czy w ogóle zastanawiałaś się nad tym, żeby przetłumaczyć? Prawdę mówiąc, nie. Nie, ja jakby nigdy się nie próbowałam w ogóle tłumaczenia literackiego, poza tym, co gdzieś tam zdarzyło mi się robić na studiach. I po pierwsze obawiam się, że bardzo długo by mi to zajęło, a po drugie myślę, że jakościowo też nie byłoby na takim poziomie, na jakim powinno być, więc w to się raczej chyba nie zamierzam bawić. Gdybym już miała coś tłumaczyć, to myślę, że bardziej z angielskiego na polski, coś zagranicznego, to byłoby mi zdecydowanie prościej. Może teraz zapytam Cię też o to, jak reagują Twoje czytelniczki, bo na pewno piszą do Ciebie, po prostu odbierasz pozytywne też reakcje. Co im się podoba w Twoich książkach? To zależy od czytelniczek. Niektórym bardzo podobają się dialogi na przykład, ponieważ rzeczywiście zawsze staram się, żeby one były takie dosyć ostre, dosyć gdzieś tam, bohaterowie mają cięte języki bardzo często. Ale na przykład część osób też chwali opisy, ponieważ zdarzało mi się, że dostawałam takie pytania, czy byłam na przykład w jakimś miejscu, które opisywałam, ponieważ opisy były bardzo plastyczne, bardzo takie, że właśnie wydawało się ludziom, że gdzieś tam byłam. A były to sytuacje, gdzie odpowiadałam, że nie, po prostu gdzieś korzystałam z informacji dostępnych w internecie, gdzieś na jakichś różnych stronach i w ten sposób gdzieś ten research starałam się na tyle poprowadzić, żeby być w stanie te miejsca opisać, więc generalnie w większości te opinie są bardzo pozytywne. Ja zresztą dalej aktywnie publikuję na Wattpadzie, gdzie mam ustalone dni, w które te rozdziały nowe tekstów się pojawiają i czytelniczki bardzo na to czekają. Do tego stopnia, że jeżeli coś się nie pojawia, to bardzo się dopytują, czy coś mi się nie stało. Ostatnio miałam taką sytuację, że gdzieś zapomniałam dodać rozdział i dostawałam bardzo dużo informacji, czy wszystko ze mną w porządku, bo zazwyczaj rozdział był. Więc to jest bardzo przyjemne, naprawdę. Jak Ci się właśnie udaje pogodzić pracę w korporacji i pisanie? Często jest to trudne, naprawdę, bo czasami mamy tyle pracy, zwłaszcza teraz w sezonie zimowym, że po prostu wracam do domu i jestem na tyle zmęczona, że nie mam siły na nic. Natomiast ja zazwyczaj po prostu piszę wtedy, kiedy mogę, kiedy mam czas, kiedy mam chwilę, siadam do komputera. Ja nie potrzebuję jakichś specjalnych rytuałów, żeby się nastawić do pisania. Po prostu siadam, piszę. Piszę w najprzeróżniejszych miejscach, zdarzało mi się nawet w komunikacji miejskiej, na laptopie. Także jeżeli tylko mogę, to po prostu ten czas znajduję. Jesteśmy w salonie Dalia Lingerie, czyli bielizna damska. W jakiej ty czujesz się bieliźnie atrakcyjną kobietą? Przede wszystkim wygodnej i dopasowanej. I w Dali jest właśnie to fajne, że zawsze jak przyjdę do takiego salonu, to po prostu mam idealnie dobraną bieliznę. I to jest jak dla mnie najważniejsze, zwłaszcza przy moim rozmiarze, który mały nie jest. To po prostu ważne jest to, żeby się czuć dobrze, żeby było wygodnie. I tutaj fason nie ma jakiegoś większego znaczenia jak dla mnie. Po prostu ważne jest to, żeby było wygodnie. Dobrze, a czy pojawia się w ogóle temat bielizny w Twoich książkach? No czasami się pojawia, no przy scenach erotycznych, no to gdzieś tam zawsze musi się pojawić temat bielizny. Czy no to jaka to jest zazwyczaj bielizna? Zdejmowanej. Może aż tak dokładnie tego zazwyczaj nie opisuję. Natomiast no, zdarzają się takie sceny gdzieś przy opisach ubrań. Wprawdzie staram się, żeby nie było tego za dużo, bo wiadomo, nie piszę katalogu mody, tylko książkę, romans. Ale gdzieś tam mimo wszystko się czasami te opisy ubrań pojawiają, więc no to też czasami takie tematy rzeczywiście są tam poruszane. W naszym programie Dalia Talks też często poruszamy temat samoakceptacji. Jak ty czujesz się jako kobieta? Ja zawsze miałam sporo kompleksów na punkcie swojego ciała. Wydaje mi się, że każda z nas gdzieś tam ma takie elementy swojego ciała, których nie lubi, które chętnie by gdzieś poprawiła, które by zmieniła, czy to włosy, czy jakieś części ciała, czy nie wiem, oczy, usta, cokolwiek. Natomiast myślę, że to jest kwestia też po prostu nauczenia się akceptowania samego siebie i swojego ciała. I ja w tym momencie jestem na takim etapie, że lubię siebie po prostu taką, jaka jestem. I jasne, że każda z nas ma pewnie te gorsze momenty, gdzie uważa, że wystarczy jakaś nieduża porażka, tak, żeby uznać, że coś mi nie wychodzi, jestem beznadziejna w ogóle, co ja tu robię. Natomiast te lepsze chwile są też po to właśnie, żeby polubić samego siebie i żeby gdzieś się zaakceptować. A czy teraz przygotowujesz jakiś romans, jakąś książkę? Ja cały czas coś piszę, także u mnie nie ma takiego momentu, gdzie czegoś nie przygotowuję. Mam sporo książek w zapowiedziach wydawniczych, ponieważ w tym roku w lutym mam jedną premierę, natomiast kolejne będą w kolejnych miesiącach chyba jeszcze 3 albo 4 w tym roku przynajmniej. Natomiast na te kolejne lata też ten plan już się gdzieś tam powoli kształtuje, bo ja cały czas coś piszę, mam bardzo dużo tekstów w zanadrzu, bardzo dużo różnych tematów, które chcę poruszać, również związanych gdzieś tam z kobiecością, także na pewno się nie zatrzymam w tym.
Dlaczego myślę, że w dzisiejszych czasach no, jest bardzo trudne ten wątek romantyczny przenieść do rzeczywistości? Czy ja myślę, że te książki są w dużej mierze oparte na naszych fantazjach, tak? Na tym, co byśmy może chciały, może też nie do końca chciałybyśmy to przenieść w nasze życie, ale po prostu przyjemnie nam się o tym czyta. I wydaje mi się, że no, tego typu książki, romanse służą głównie po to, żeby się oderwać od rzeczywistości, która wiadomo, nie zawsze jest taka kolorowa i po prostu nie zawsze się da do końca ją dostosować tak, jakbyśmy to chcieli. No a te książki służą temu właśnie, żeby pokazać, że może być lepiej, że może być czasami ciekawiej, tak? Że to życie nie zawsze się tak układa. I myślę, że też nie ma co za bardzo dążyć do tego, żeby to życie nasze koniecznie zaczęło przypominać książki. Myślę, że powinniśmy doceniać to, co mamy. No i oczywiście zmieniać, jeżeli coś nam w nim nie pasuje na tyle, na ile możemy, ale też po prostu traktować to tylko jako rozrywkę, a nie coś, do czego chcielibyśmy dążyć. Pytałam cię wcześniej, jakie są twoje bohaterki, czy bohaterki twoich książek, a jakie myślisz, że są twoje czytelniczki? Czytelniczki. Myślę, że są takie jak ja, że po prostu szukają jakiegoś oderwania od rzeczywistości, szukają jakiejś ciekawej lektury z interesującymi wątkami, która ich po prostu porwie bez reszty i pozwoli zapomnieć o obowiązkach domowych, czy o wszystkim praktycznie, o całym świecie. Czy jest może jakiś pierwiastek, który łączy twoje książki? No bohaterki są pewnie w pewnym stopniu do siebie podobne. Dlatego, że one, no bardzo się staram, żeby one były różne, żeby nie przypominały mnie, ale myślę, że jakąś tam niedużą część mnie każda z nich ma, każda z nich jest uparta jak ja. Jesteś upartą osobą? Jestem bardzo uparta. Jak się na coś zawezmę, to po prostu dopóki się nie uda, to idę w to. I są ambitne jak ja. To też jest to, że ja sobie zawsze stawiam jakieś kolejne cele do wykonania i staram się do nich dążyć. I moje bohaterki pod tym względem są do mnie podobne, więc myślę, że gdybym miała powiedzieć, co łączy moje książki, no to właśnie byłyby te gdzieś tam wspólne cechy, które u tych bohaterek się pojawiają. Dobrze, ale co jest tą twoją taką wewnętrzną motywacją, żeby dążyć do tych celi? Nie wiem, ja to robię dla siebie, po prostu gdzieś chcę sobie pokazać, że mogę, że potrafię, że dam radę. No i póki co mi się to udaje i póki co gdzieś tam się to rzeczywiście sprawdza. Ty też bardzo dużo czytasz i masz taką ulubioną autorkę. Czy ona jest też twoim wzorem? Tak, to znaczy rzeczywiście ja wspomniałam o tym, że uwielbiam Joannę Chmielewską. Natomiast to jest taka autorka, która trochę sprawiła, że ja zaczęłam sama pisać, ponieważ ja Joannę Chmielewską czytałam jeszcze jako dzieciak w momencie, kiedy miałam kilkanaście lat. I bardzo się wtedy chciałam na niej wzorować i rzeczywiście ten mój styl wtedy, oczywiście nieudolnie, tak, ale naśladował styl właśnie tej autorki. Natomiast z czasem gdzieś to ewoluowało i ja zawsze będę mieć tę autorkę w pamięci i gdzieś czasami nawet wracam do tych książek bardzo chętnie, ponieważ mam wrażenie, że ona właśnie była takim trochę katalizatorem, który sprawił, że ja sama też zachciałam pisać. O czym lubisz najbardziej pisać? Lubię takie sytuacje, kiedy romanse są skomplikowane, kiedy pojawiają się jakieś po drodze jakieś trudności, które bohaterowie muszą przezwyciężyć, żeby być razem, kiedy no, to po prostu ta miłość nie jest łatwa, kiedy muszą o nią zawalczyć. To moim zdaniem jest naprawdę, w romansach to są super wątki. Dobrze, i powiedz mi jeszcze, jak powstają twoje fabuły, twoje postacie, w ogóle książka? Gdzie czerpiesz inspirację? Zewsząd. Praktycznie inspiracją może być wszystko. Ja obserwuję rzeczywistość i w momencie, kiedy cokolwiek mi się spodoba, to zaczynam wokół tego budować fabułę. To jest trochę tak jak taki efekt kuli śnieżnej, że zaczyna się od takiego małego jakiegoś kamyczka czy kulki, natomiast potem to tak rośnie coraz bardziej i coraz dalej. I zazwyczaj inspiracją może być cokolwiek, tak? Jakieś zdanie gdzieś zasłyszane przez znajomych, jakiś fragment w książce, jakiś kawałek piosenki, filmu, cokolwiek naprawdę. A potem wokół tego powstaje fabuła, nawet nie wiem kiedy i jak. I zazwyczaj bohaterowie też pojawiają się sami, po prostu tacy, którzy do tej fabuły pasują. Czy dałabyś radę teraz wymienić te książki, które już zostały wydane? Oczywiście. W zeszłym roku debiutowałam właśnie w lutym, to jest właśnie mija teraz rok od mojego debiutu. Ta pierwsza książka to była Sentymentalna bzdura. To była taka historia
dziewczyny, która musi sobie znaleźć fałszywego narzeczonego na ślub siostry z różnych względów. Później w maju było po godzinach i to był właśnie taki romans korporacyjny, w którym trochę tam gdzieś czerpałam z tego mojego korporacyjnego życia. A później w lipcu wydałam 2 tomy Negatywu Szczęścia i to z kolei trochę też było takie korporacyjne, ale mniej, ponieważ tam to działo się w świecie mody, generalnie w Mediolanie. I ta książka powstała głównie dlatego, że ja sama pojechałam do Mediolanu i strasznie mi się tam spodobało i strasznie chciałam to opisać, dlatego też taka tematyka książki, a nie inna. Natomiast w tym roku właśnie w lutym teraz mam kolejną premierę właśnie tego mojego pierwszego erotyka, czyli Kula Grzechu. To z kolei dzieje się w Las Vegas i tam pojawiają się takie różne wątki zaginionej kuzynki, którą bohaterka chce znaleźć, klubu nocnego i takie. A gdzie będzie można nabyć? Praktycznie wszędzie. W Empikach na pewno będzie ta książka dostępna, we wszystkich księgarniach internetowych na pewno się znajdzie. Jak myślisz, czego szukamy w książkach, romansach? Twoim zdaniem oczywiście. Ja myślę, że to już o tym wspominałam wcześniej, głównie takiego oderwania od rzeczywistości. To są takie fabuły, które się przyjemnie czyta, zazwyczaj szybko, tak może nie trzeba w nich aż tyle myśleć, jak na przykład, nie wiem, czy kryminale, czy jakiejś innej fantastyce, która gdzieś tam ma rzeczywiście bardzo skomplikowany świat. To są takie przyjemne książki, które po prostu dobrze robią czytelniczkom, które chcą na chwilę zapomnieć o tych swoich obowiązkach codziennych i po prostu oderwać się przy takiej przyjemnej lekturze. Jaka twoim zdaniem powinna być sexy bielizna? Przede wszystkim taka, która sprawi, że kobieta dobrze się w niej czuje i która sprawi, że według niej ona dobrze wygląda. Czyli po prostu sama dla siebie, tak, w której dobrze się czuje. Bo wiadomo, że no jakby fasony tutaj nie robią jak dla mnie różnicy, ponieważ każdemu podoba się co innego. Jednemu będą się podobały koronki, drugiemu jakieś proste kształty, więc bardziej chodzi o to, żebyśmy same się w tej bieliźnie czuły dobrze. Widzę, że też przygotowałaś dla naszych klientek jakąś niespodziankę. Tak, rzeczywiście. Jutro na stronie Dali będzie ruszał konkurs, w którym do wygrania będą egzemplarze mojej książki lutowej premiery Kula Grzechu. Więc zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wielu sukcesów. No dziękuję i obyś bardzo. Miała jak najwięcej inspiracji, żeby pisać nie tylko romanse, ale też te erotyki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Uniwersalna czerń w modelu Alex z linii strojów plażowych została uzupełniona wysokiej gramatury mikrofibrą, co daje nam bardzo dobry efekt wyszczuplenia. Dodatkowo w fasonie z usztywnianą miseczką zastosowane zostało marszczenie w talii, co podbija efekt modelowania sylwetki. Jego atutem jest całoroczna dostępność w pełnej gamie rozmiarowej w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym. Strój Alex może stać się również elementem stylizacji letnich. Wystarczy skompletować go z tuniką bądź shortami, dodać trochę koloru w dodatkach i gotowe. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day, I'm on my way, on my way. Widzisz, a teraz o co ja cię pytałam? Dobra, nic, cięcie.